Zróbmy teraz takie proste zdanie. Jeśli x jest liczbą naturalną, to do jakiego innego zbioru należy również x? Przypomnijmy sobie teraz to, o czym mówiliśmy w poprzednich filmach. Największym zbiorem, który omawialiśmy, był zbiór liczb rzeczywistych. Liczby rzeczywiste. I to był dość duży zbiór, który mieścił w sobie jakie liczby? Wymierne i świetnie, niewymierne. Dalej mieliśmy liczby całkowite. Gdzie były liczby całkowite? Tu czy tu? Tutaj. Liczby całkowite. Całkowite. A w liczbach całkowitych mieliśmy mniejszy zbiór, którym były liczby naturalne. Naturalne. I zastanówmy się. Jeżeli x jest liczbą naturalną, czyli leży sobie tutaj w tym zbiorze, weźmy inny kolor, na czerwono zaznaczymy nasz x. Tu jest sobie gdzieś nasz x. I widzimy, jest on liczbą naturalną, w związku z tym jest też liczbą całkowitą, wymierną i rzeczywistą. Czyli x jest liczbą naturalną, czyli to jest liczba naturalna, całkowita, wymierna i rzeczywista. Jeśli pytają nas, do jakiego innego zbioru należy również x, to odpowiedzią są te trzy. Zbiór liczb całkowitych, wymiernych i rzeczywistych.